Cześć kochani, przechodzę do Was dzisiaj z takim. Mam nadzieję, że krótkim, chociaż jak się rozgadam, to nie wiem, jak to będzie, ale przechodzę do Was z takim krótkim materiałem, dlatego że myślę sobie, że gdybym 10 lat temu wiedziała o tym, że. W życiu tak ważne są procesy i pozwalanie sobie właśnie po kolei na przeżywanie różnych emocji, różnych stanów wewnętrznych, to może mniejszą presję wywierałabym na siebie pod kątem nie wiem próby stawania się idealną, próby rozumienia całego świata, zapominania o sobie, a przez to wchodzenia później w energię złości, albo uniknęłabym długiego etapu bycia ofiarą żeby, bo ja przecież rozumiałam wszystkich, bo ja przecież potrafiłam zrozumieć, wytłumaczyć wszystkich naokoło, a w ogóle nie wiedziałam, jak ja funkcjonuję, albo w jaki sposób na przykład moja złość, która była złością, nieprzepracowaną złością na rodziców, pracowała w moim związku partnerskim, czy w moim małżeństwie i, i w ogóle we wszystkich relacjach. I dlatego w tym materiale, Chcę wam być może zainspirować was do takiego podejścia do siebie bardzo łagodnego, bardzo delikatnego. I opowiem to na przykładzie mojej książki. Słuchajcie. To jest książka, którą napisałam 4 lata temu. Pamiętam, gdy zaczynałam pisać tą książkę, to tytuł jej miał być kobiety mogą więcej. To, był taki, to było takie hasło, które mi wtedy przyświecało. Wiecie, byłam mamą, trójki dzieci już. Miałam dwa biznesy dobrze prosperujące, plus trzeci. Właśnie rozpoczynałam trening mentalny, czyli ukończyłam akademię właśnie pięć lat temu, i pomyślałam sobie, wchodzę w coś, coś znowu, co mnie pasjonuje. To akurat dla mnie jest. Czymś fantastycznym, że faktycznie wybierałam sobie biznesy czy wybierałam sobie rzeczy, które mnie pasjonują. Czyli ja kochałam to robić, co sprawiało, że się tak szybko nie poddawałam. Ale jeżeli się nie poddawałam w biznesie, to bardzo znowu miałam dużą trudność w relacjach osobistych, żeby. Yy... Zrozumieć swoje emocje. I słuchajcie, te kilka lat temu, gdy pisałam tą książkę, i to jest yy, yy, ważny moment, bo wiecie co, yy, ja bardzo mam dobrze, chyba rozwiniętą intuicję, że ja się nią mimo wszystko kieruję. Mimo tego, że boję się, mimo tego, że wiele sytuacji jest takich irracjonalnych, prawdopodobnie dla kogoś z zewnątrz, to ja robię to, co mi. Ten głos mój wewnętrzny podpowiada. Czasami jest to wbrew wszystkiej logice, ale ja temu ufam. E ale nie powiem wam, że to mnie nie kosztuje, bo to mnie kosztowało zawsze całe życie bardzo dużo takiego, um, takich zmagań wewnętrznych, też takich momentów braku wiary w siebie, też takich momentów smutku, żalu, rozczarowania, że jestem sama w tym wszystkim. Ale gdy patrzę teraz na to życie, to faktycznie to mnie budowało. Ale mogłoby mnie to nie budować, gdybym nie zrozumiała, jak funkcjonujemy, gdybym nie zaczęła tak naprawdę takiej swojej autoterapii, gdybym trzy lata temu nie Weszła w proces takiego swojego uzdrawiania, już nie zajmowała się wszystkimi wokół, tylko faktycznie skoncentrowałam się na sobie i postanowiłam, że sama muszę zrozumieć, co się we mnie dzieje, i weszłam w ten proces, i zaczęłam faktycznie się tak jakby sama poznawać. Ja dla to mówię, to jest samopoznanie, to jest taki proces, kiedy ja uczę się siebie, uczę się swoich reakcji, uczę się, gdzie siebie zaniedbuję, a gdzie czasami moja złość, która jest właśnie nieuzdrowiona, czy moje rozczarowanie, czy mój lęk, który jest nieuzdrowiony, zarządza moim życiem do dziś. I ja prowokuję pewne sytuacje w świecie realnym. Ja tak naprawdę ich oczekuję. Tylko dlatego, że... Ja tak je znam, ja tak funkcjonuję, ja, ja je prowokuję, bo, bo ja się w tym mimo wszystko, mimo tego, że to mi nie służy, czuję w, w jakiś sposób bezpiecznie. I teraz słuchajcie, gdy tą książkę pisałam. To spotkałam się z taką kobietą, która zaczęła mi opowiadać o tej książce, ona się zajmowała chyba marketingiem generalnie, natomiast wtedy mi nie było stać na aż tak duże inwestycje, jeśli chodzi o marketing i moją książkę. Więc, tak naprawdę, słuchajcie, ja się z nią spotkałam na jedno spotkanie, zaczęła mi opowiadać o tej książce, zaczęłam mówić też a propos tego, o co tam w tej książce będzie, i ona wywnioskowała, Aha, czyli to będzie taka książka, która opowiada o seksownej bogatej egoistce, tak? I wiecie, ten tytuł mi tak zarezonował, że mimo tego, że tytuł pierwotnie miał inną, inny, miał być inny, to ten tytuł mocno, do... znaczy poczułam go faktycznie intuicyjnie tak, kurczę. Ale za tym pojawiło się oczywiście co, lęk, co powiedzą inni, co pomyślą inni, będą mnie interpretować przez pryzmat właśnie tej książki. Ale wiecie co, odważyłam się, czyli kolejny raz zrobiłam coś, co naraziło mnie na wiele różnych sytuacji, które się potem wydarzyły, na wiele różnych opinii i ocen innych ludzi. To mnie faktycznie naraziło na to, że... Nawet bliskie mi osoby nie umiały zrozumieć, e, tak jakby mojej intencji e, pisania tej książki, nie umiały wejść w to. Ja nie mam o to pretensji, ale to była dla mnie konkretnie lekcja zaufania, kolejny raz zaufania, wiary w siebie, mimo tego, że inni tego nie rozumieją i nie czują. I teraz, dlaczego, ja słuchajcie. Tą książkę wtedy e, pod tym tytułem wydałam, dlatego że to jest jakiś etap mojego życia. To jest jakiś bardzo duży rozdział mojego życia. I to nie jest tak, że ja o sobie tak myślałam, że ja taka jestem, bo ja wtedy jeszcze wielokrotnie bywałam w roli ofiary. Wielokrotnie wtedy wchodziłam w walkę, żeby coś udowodnić, wielokrotnie wchodziłam też w taki stan, żeby pokazać coś światu, żeby, coś, żeby zaistnieć, żeby zainspirować, żeby faktycznie też kierowała mną intencja pomocy kobietom czyli tak bardzo byłam rozżalona gdzieś wewnętrznie, że chciałam wydobyć te kobiety z takiego właśnie dna. W które czasami się wikłamy, nie wiedząc skąd ono pochodzi i gdzie szukać źródła tego, tych naszych emocji, takich gdzie grzęźniemy, gdzie jesteśmy nieszczęśliwe głęboko, gdzie walczymy z całym światem, a tak naprawdę to walczymy same ze sobą, poprzez niezrozumienie pewnych rzeczy, tylko poprzez intuicyjną swoją pracę, czyli po prostu ja na to mówię, idziemy na piechotę, czyli doświadczam pewnych rzeczy. I poprzez te doświadczenia uczę się. No i teraz tak, przez, mając pewne wnioski i obraz kobiet z dzieciństwa, nie chciałam się na to godzić, bardzo często tak mamy, że nie chcemy przeżywać pewnych sytuacji, które przeżywaliśmy w dzieciństwie, więc od nich zwiewamy. Jak zwiewamy, próbując zabezpieczyć się naokoło, tak, żeby nikt nas nie dotknął. I powiem Wam tak, to było dobre myślenie do pewnego momentu, do momentu, kiedy napisałam tą książkę, i wtedy, kiedy pisałam tą książkę, to to jest fantastyczna inspiracja dla ludzi, nie tylko dla kobiet, może dla zrozumienia też kobiet, dla mężczyzn, którzy chcieliby zrozumieć kobiety, żeby wyjść z tego bagna, tak? Z tego takiego poczucia, że ja jestem ofiarą, że ja mam być grzeczna, że ja mam rozumieć wszystkich, ja, ja mam współczuć, ja mam być idealną mamą, ja mam być idealną żoną, ja nie mogę krzyczeć. Jak zaczynam krzyczeć, to pewnie coś jest ze mną nie tak. I to jest kompletny brak zrozumienia swoich emocji. I dla ludzi, dla kobiet, ale i dla mężczyzn, którzy są w takim stanie, w takim stanie, gdzie boją się wszystkiego, gdzie poprzez właśnie osiąganie pewnych celów chcą udowodnić światu, że są coś warci, że poprzez to, że nie wiem, e, pracują dużo, dzięki temu są niezależne, są takie zaradne i są mamami i, i, i pracują. I zobaczcie, jak ja pięknie tym żongluję, jak ja potrafię. Próbują zbudować na tym swoją wartość. I powiem Wam tak, to zajmuje nam dosyć sporo lat, te budowanie tego wokół siebie, ale to ma sens. To ma sens. Jeśli jesteś w takim etapie swojego życia, gdzie boisz się wszystkiego, boisz się iść do pracy, boisz zaryzykować, ktoś cię źle traktuje, to to jest moment i ta książka może faktycznie pomóc ci wyjść z roli ofiary. Do pewnego momentu, gdzie zbudujesz tak jakby swoją niezależność, czyli będziesz miała swoje pieniądze, czy będziesz miał swoje zdanie, własne granice i to, nie, to w jakiś sposób wiadomo, że żyjemy w związkach, w relacjach i to trochę nas zależy od ludzi, z którymi funkcjonujemy. Ale poprzez takie uzdrawianie samego siebie, naprawdę te osoby się zmieniają. My, poprzez to, że zaczynamy rozumieć siebie, swoje emocje, dajemy sobie tak jakby prawo do tego, żeby być tą seksowną, bogatą, egoistką, czyli troszczyć się o siebie, o swój wygląd, o swoją seksualność, która jest totalno, totalnym pierwiastkiem kreatywności, Twoich pomysłów. Twoich pomysłów na to, co można zrobić tak, żebyś ty była zadowolona z tego. E, bogata, pieniądze dają Ci poczucie sprawczości, pomagają Ci realizować marzenia. Pieniądze sprawiają, że nie jesteś uzależniony czy uzależniona od kogoś innego. Pieniądze dają nam poczucie bezpieczeństwa. Więc my uzdrawiamy swoje emocje bardzo często poprzez organizowanie sobie tego świata zewnętrznego. Tylko nie może to być tak, jakby substytutem, ale to nam pomaga, wspiera. I gdy dochodzimy do takiego punktu, kiedy jesteśmy już faktycznie seksowna, bogata, egoistka, czyli wyglądamy atrakcyjnie, czujemy się ze sobą dobrze, to, jest, to ta książka pomaga dojść do tego stanu. Czujemy się ze sobą dobrze. E, mamy, tak jakby, swoje pieniądze, co daje nam poczucie, że możemy być, żyć same, czy sami, i nie, e, nie czujemy lęku, że sobie nie poradzimy. To jest kolejny etap, bardzo ważny etap w życiu naszym. Trzeci etap egoistka, gdzie ja znam siebie na tyle, że wiem, gdzie są moje granice. Bardzo często przed filmem, pod filmem, który publikowałam e, kiedyś tam wcześniej, też a propos tej książki. Był taki, były takie komentarze, że nie chciałabym być egoistką, a nie, egoistka to jest zła. Słuchajcie, ja nie wiem, co to jest za osoba, która odrzuca swój egoizm, czyli odrzuca. Wiecie, my uciekamy przed tymi diabłami, czyli przed czymś, co było nam powiedziane, że jest złe. Ale jeżeli ktoś nie potrafi być egoistą, to jak chciałby na przykład? Realizować się w życiu zewnętrznym i mówić sobie: Wiesz, mam teraz ochotę wyjechać sama na, na tydzień gdzieś, bo ja tam potrzebuję napisać książkę. Jeżeli jesteś w relacji, która to akceptuje, i jeżeli y, nie boisz się, to, to powiedzieć partnerowi albo w jakiś sposób porozmawiać z partnerem na ten temat super. Ale większość z nas niestety nie ma takiej swobody. Są pewne ramy: małżeństwa muszą wychodzić razem, spać razem, funkcjonować razem, mieć pieniądze razem, wszystko trzeba mieć razem. I gdzie jesteś ty w obliczu tej sytuacji? Gdzie ty jesteś? Skąd wiesz, że ty to lubisz, bo ty to lubisz, czy nie jest to robione dla męża czy dla dzieci? No i to jest ten egoizm. Przytulenie tego egoizmu, zaakceptowanie tego egoizmu w sobie, to jest dla mnie proces. To jest taka forma przejściowa do mojego samopoznania. I dochodzę do klu, tak naprawdę, tego, o czym chciałam Wam powiedzieć. To jest część procesu. Jesteście w tym punkcie, i to jest dobry moment już. Naprawdę to jest dobry moment. Jeżeli jesteśmy w depresji, jeżeli jesteśmy w apatii, jeżeli jesteśmy w toksycznych związkach, w nieszczęśliwych związkach, to w te związki, w tę depresję zaprowadziliśmy siebie sami, bo nie rozumiemy, że zostaliśmy ofiarą, która jest tą ofiarą od dziecka. I my tego nie rozumiemy, że to można uzdrowić, że to można wyleczyć właśnie poprzez powroty do tych momentów, w których byliśmy ofiarą i tam. Pomóc, po, pomóc temu dziecku zobaczyć siebie już nie jako ofiara, tylko zobaczyć siebie jako osobę, która zasługuje na miłość, pokochać siebie, uszanować siebie, swoje zdanie, uszanować to, co czułaś w tamtym momencie. Bo dziecko najczęściej zawsze siedzi tak. Gdy dziecko zaczyna się już prostować i zaczyna się buntować, to jest dobry moment i to jest ten moment. To jest ten moment, kiedy ty jako dorosła osoba zaczynasz się buntować, zaczynasz się kłócić, zaczynasz mówić swoje zdanie i ludzie od tego uciekają. Dlaczego? Zostań tam. Zostań tam i zauważ, co ci mówi to coś. Ja bym jednak zawsze zachęcała was do tego, żeby pozwolić poprowadzić się komuś za rękę, żebyś pozwoliła przynajmniej na początku poprowadzić się czy właśnie w terapii, czy u trenera, poprowadzić się trochę za rękę, żeby zrozumieć skąd to się wzięło. Bo dzięki temu łatwiej jest nam uzdrawiać siebie. Przestajemy się obwijać nawzajem. Wiele związków mam wrażenie dałoby się uratować, bo my byśmy byli, bo my byśmy zajmowali się sami sobą, a nie ciągle przerzucali odpowiedzialność i winę za swoje życie na te drugie osoby, a te drugie osoby robią dokładnie to samo z nami i to zamyka koło. I słuchajcie, ten etap jest ważny. I będę się tego trzymać, że ten etap jest ważny. Dojście do tego punktu, już jest sprawia, że kobieta staje się niezależna. Czyli już nie jesteś z kimś, bo mm, potrzebujesz seksu, potrzebujesz pieniędzy, potrzebujesz wartości, bo się boisz być sama, więc potrzebujesz być z kimś, żeby ci ktoś powiedział, że jak jesteś z kimś, to wtedy jesteś coś warta czy ważna. To jest ten etap kiedy uzdrawiane już jest właśnie już wiele twoich lęków i obaw jest uzdrawionych, ale za tym idziemy dalej. Gdy już umiemy sobie dojść do tego etapu i to, to to jest taki znaczy dla mnie był to bardzo ważny moment w swoim życiu, bo ja do tego etapu to ja wiedziałam, co ja mam robić. Natomiast ja nie wiedziałam, co ja mam robić dalej. I wtedy przyszedł moment, kiedy ja musiałam dopiero zajrzeć w siebie, kiedy ja musiałam zrozumieć właśnie swoje emocje, Zrozumieć, dlaczego ja prowokuję pewne sytuacje, dlaczego ja się godzę na pewne sytuacje, pozwalam na pewne sytuacje, dlaczego boję się tych sytuacji. I w momencie, kiedy to zrozumiałam, to zaczęłam pracować z tym lękiem, które, który czuję, lękiem przed opinią innych ludzi, na przykład, to był taki moment dla mnie, lękiem przed. E, nie czułam się, mimo tego, że byłam niezależna, to do, nie czułam swojej wartości. Ja swoją wartość upatrywałam przez to, co zbuduję wokół siebie. A gdzieś wewnątrz po, po, pozwalałam, tak jakby ym, na przykład na jakieś y, krytyczne y, słowa w moją stronę. Y, albo y, to jest takie dziwne, słuchajcie, ale my myślimy, że my wtedy myślimy, że z nami to jest wszystko ok. My myślimy, że to nie my mamy problem, tylko te wszystkie osoby, które nas otaczają, mają problem, a one. Są dla nas tak jakby dostarczycielem informacji, że nadal mnie coś dotyka, czyli jeśli mój partner mi w jakikolwiek sposób umniejsza czy mi ubliża, to to jest dla mnie informacja, że ja się kurczę, nadal na to godzę, że ja nadal nie mówię, co czuję, tak? A co ja robię w takich sytuacjach? Zwiewam albo się kłócę. Więc reakcja dorosłego to jest zrozumienie, żeby. Że ja jest zrozumienie, że ja jestem po prostu osobą ważną, wartościową, ale ja sama muszę sobie to dać. Nikt mi tego nie da. On mi tego nie da. Nikt na zewnątrz mi tego nie da. Ja mogę sobie dać to sama poprzez uzdrowienie tego braku poczucia wartości w dzieciństwie, kiedy czułam się dziewczynką słabą, kiedy czułam się, nie wiem, nic nie warta. W ogóle odsyłało mnie. To jest bardzo łatwy proces, naprawdę. Bo, bo słuchajcie, jeżeli coś się dzieje w moim życiu dziś, to mnie bardzo szybko. Odsuwa, odnosi do wspomnień dzieciństwa. Ja to robię z klientami, ja to robię ze sobą, to jest naprawdę łatwe. Podświadomość jest tak zaprogramowanym mechanizmem, że w momencie, gdy wchodzimy w emocje, konkretne emocje, w konkretną energię, to jest tak, jakby było siódme przeskoczenie do takiej samej sytuacji, bardzo podobnej przynajmniej sytuacji, przynajmniej takiej sytuacji, która emocjonalnie w ten sam sposób nas dotyka. Do momentu z dzieciństwa, kiedy byłaś ofiarą, kiedy faktycznie nie mogłaś nic zrobić, kiedy bałaś się cokolwiek zrobić, no i teraz trzeba temu dziecku, my dorośli już teraz, my dorosłe osoby, temu dziecku pozwalamy przeżyć to, co się tam stało. My w ogóle zaczynamy widzieć to dziecko, czyli widzieć emocje tego dziecka. Ja widzę, jak się czułam, bo ja wtedy w ogóle nie widziałam, jak ja się czułam. Ja widziałam tylko, że mama ma taki problem, tata ma taki problem, a ja muszę się tym problemem zająć. Ja siebie nie widziałam. Dlatego w terapii i w ogóle w jakichkolwiek procesach, które przechodzimy, ja przechodzę też z klientami czy sama ze sobą, takiej zaopiekowania się sobą, to jest proces widzenia siebie. No, bo jeżeli widziałam mamę i tatę tylko, no to teraz widzę tylko dzieci i męża i widzę, co oni przeżywają, przeżywają, a nie to, co ja przeżywam. Ja w ogóle nie zwracam na siebie uwagi i najczęściej tak robimy. Z przerzucaniem odpowiedzialności też tak jest, czyli głęboko ukryty żal i rozczarowanie, które mam, żal i pretensje, które mam do rodziców. Ukryłam sobie skrzętnie gdzieś w swoim wnętrzu i teraz przerzucam to na partnerów, bo. Ja, bo ja się spodziewam po prostu konkretnych sytuacji. Bo ja tylko takie sytuacje znam. Żebym ja przestała się spodziewać tego, co złe, czego ja nie byłam świadoma. Ja tu jeszcze chcę Wam podkreślić, że my nie jesteśmy tego świadomi. Nam się wydaje, że to jest czarne, to jest białe, jest jedyna racja, koniec, kropka. Ja nie chcę też Was zachęcać do tego, żebyście wytrwali w związkach, które Was... Yy, Poniżają, umniejszają Wam? Nie, ale naprawdę, jeżeli jest to związek, który jest jeszcze szansa do uratowania, no nie wiem, nie ma tam naprawdę jakichś takich przekroczeń, gdzie jest przemoc fizyczna, psychiczna, chociaż bardzo często ja miałam wrażenie, że ja doświadczam przemocy psychicznej wręcz, i w tym momencie, w którym tkwiłam, ja byłam ofiarą, i zobaczenie siebie w ogóle w takim stanie ofiary jest ważnym etapem, bo ofiara tak jakby rozpoczyna całą historię funkcjonowania w związkach. Zajrzyjcie sobie, zresztą w mojej książce jest to opisane, o modelu dramatycznym Karpmana. Ofiara rozpoczyna cały proces. Ofiara przez to, że jest ofiarą i nie chce przestać być ofiarą, Prowokuje wybawcę, żeby mu pomagał, więc tym wybawcem czasami jest przyjaciel, przyjaciółka, a potem katem jest właśnie najczęściej ten partner, który wy wybawiał tą ofiarę z wielu różnych opresji i stał się po prostu katem. A ta ofiara czuje się znowu tak bardzo niewarta, tak bardzo e, słaba wewnętrznie, że nie potrafi się dźwignąć. I wyjście z roli ofiary, ta książka na pewno Wam w tym pomoże ale potem idziemy dalej i zrozumienie też tego co się wydarza w tym człowieku w tej kobiecie i uzdrowienie tego muru który wokół siebie zbudowała jest słuchajcie było dla mnie olśnieniem ta kobieta dążyła do tego y, stanu żeby nie zostać skrzywdzona tak bardzo bała się poczucia odrzucenia, poczucia rozczarowania i jakiejkolwiek zależności, że zbudowała w sobie mur, jej serce jest tak pozamykane na trzy spusty, że zbudowała wokół siebie mur, który miał ją uniezależnić całkowicie od świata zewnętrznego. Chciała być w związkach, ale w tych związkach um, broniła się albo walczyła. Oczekiwała, że ktoś ją odrzuci, skrzywdzi, więc na starcie, tak jakby mm, przez wiele, na przykład yy, tygodni, robimy często tak: słuchajcie, przez wiele tygodni jesteśmy takie dobre, takie uczynne, tak rozumiemy, tak współczujemy, aż przychodzi moment, kiedy nam się przelewa i wtedy wybuchamy. Nie rozumiejąc, dlaczego wybuchamy, skąd ta frustracja w nas, Zaczynamy potem się obwiniać i wchodzimy w poczucie winy. Druga osoba nam jeszcze w tym bardzo pomaga, czyli mówi, że a jesteś psychiczna, jesteś nienormalna, idź do lekarza, a zajmij się swoimi emocjami, nie wiedząc, że my tak naprawdę na siebie wywołamy, wywołujemy w sobie pewne interakcje. Ja poprzez to, że nie komunikuję siebie na co dzień, nie mówię co mi się podoba, a co nie, nie rozumiem co mi się podoba, bo ja w ogóle nie widzę siebie. Ja nie uznaję tego, co mi się podoba, bo ja w ogóle siebie nie widzę. Ta osoba, więc przekracza mnie, bo ja na to pozwalam, to ona mnie przekracza, przekracza. Słuchajcie, żeby z drugiej strony była osoba, która naprawdę będzie współczująca i kochająca, to też mam wrażenie, że my możemy stać się wtedy drugą stronę. Możemy też, jak ta osoba z drugiej strony zaczyna bardzo dużo dla nas i dobrego, i dobrego, i dobrego, to my jesteśmy tą osobą, która w pewnym momencie zaczyna nam się ulewać. My ze sobą mamy interakcję, my się uczymy, i tak naprawdę, jeżeli tylko patrzymy na drugą osobę jako osobę, która ma nam coś dać albo nie dać, to nie rozumiemy, co się w nas dzieje. Uzdrawianie zaczyna się od nas. Poprzez to, że ja pozwalam sobie przez trzy tygodnie być ofiarą, i ja się nie odzywam, ja nie mówię, co czuję, bo ja nawet tego nie wiem do końca. To sprawia, że ja potem po trzech tygodniach wybucham, bo mi się uleje, czyli ten saganek tam gdzieś wykipi. Natomiast e, niezrozumienie, co się wydarza w ciągu trzech tygodni, a w ciągu trzech tygodni ja się boję zakomunikować, co ja chcę powiedzieć. Ja nie czuję się pewna, że ja mogę to zakomunikować, ja czuję się głupia, żeby to zakomunikować, co sprawia, że rośnie we mnie napięcie, bo ja ciągle uciszam to moje wewnętrzne dziecko. Stanięcie wprawdzie tych wszystkich emocji, które się dzieją, dochodzi do wybuchu frustracji. Teraz, gdy sobie na to pozwolisz, żeby to się stało, i zrozumiesz, że za złością i frustracją stoi ból, zawsze, czyli w momencie, kiedy dochodzi już do tej frustracji, to jest tak naprawdę, ugniotłaś siebie już kilkanaście, kilkadziesiąt razy, ugniotłaś swoje emocje, siebie małą, ugniotłaś już do, do granic możliwości. Nie komunikując, co ty chcesz, więc druga osoba nawet nie miała szansy, żeby to usłyszeć, to nie jest kwestia winy. Nie wchodźcie i nie rozumiejcie moich słów jako winy. Czy jesteście w punkcie złości i że tam macie się obwiniać za to, że wyczujecie nie. To jest dobry moment. To jest moment, który mówi wam, że w końcu zaczynasz słyszeć siebie. A teraz zobacz, co stoi za tą złością, bo za złością stoi ból. Ból bycia niekochanym. Ból bycia niesłuchanym, nieszanowanym. Tam stoi ogromny żal, który nosisz w swoim sercu jeszcze prawdopodobnie do rodziców, który jest nieuzdrowiony. Gdy ten żal przepracujesz, gdy tą złość w sobie uzdrowisz, to to jest moment, kiedy umiesz wybaczyć. Ale dopiero wtedy zrozumieć siebie, to zrozumieć to, co się wydarzyło w tamtym momencie. Zrozumieć w momencie, kiedy byłaś małym dzieckiem i, ktoś, i wybuchłaś, i ktoś jeszcze dorosły cię za to skrzyczał, zbił czy e, odrzucił. Więc tak naprawdę potem weszłaś w poczucie winy, że może, nie mo, nie, może niepotrzebnie to zrobiłaś. I tak zamykamy się, stajemy w jakimś punkcie swojego życia, nie rozumiejąc swoich emocji i kręcąc się w kole. Przechodząc tak naprawdę najczęściej od takich stanów smutku, złości, pretensji, poprzez poczucie winy, poprzez chaos, też taki wewnętrzny, gdzie nie wiemy, co się w nas dzieje. Dlatego bardzo trudno czasami zrobić to w związkach. Czyli gdy jesteśmy w tych naszych związkach, to jest to trudno, ale to nie znaczy, że to nie jest możliwe. Gdy rozpoczynacie faktycznie pracę wy nad sobą, zostawcie to, co robi. Poniekąd co zostawcie, to też nie jest tak, że zostawcie, bo gdy wy zaczynacie się zmieniać, zaczynacie inaczej się komunikować i te drugie osoby zaczynają też z wami kolejne przepychanki, ale jeżeli wy wytrwacie w swoim stanie wewnętrznym, zrozumiecie swoje emocje, to ta osoba zaczyna naprawdę, ona zaczyna tak jakby się uelastyczniać. Zaczyna się coś zmieniać w Waszej relacji. To jest bardzo taki powolny proces. Ale to jest opcja do zrobienia tego nawet w jednym związku. Tylko, że e, to nie może być takie też złapanie się, tak, ja to naprawię, ja naprawię tę relację, ja będę zbawicielem. Pamiętajcie, że to nie tak. Wy jesteście po to, żeby zaopiekować się sobą, ukochać siebie, zrozumieć wszystkie swoje emocje i dzięki temu uzdrawiacie siebie. A uzdrowienie siebie, własnych emocji i własnej energii, to jest tak jakby ofiarowanie światu zupełnie nowej jakości, którą jesteś ty. I to jest tak jakby obdarowujesz samym faktem, że ty się zmieniasz, ty inaczej funkcjonujesz, obdarowujesz tym ludzi na zewnątrz. To zawsze chodzi o nas. Więc ten etap, słuchajcie, jest etapem. Jest częścią, która jest bardzo ważnym etapem. I gdy ja opublikowa wydałam tą książkę i faktycznie zetknęłam się, słuchajcie, z wieloma takimi przykrymi sytuacjami, to gdy patrzę teraz z perspektywy czasu na to wszystko, to mówię do Was to teraz faktycznie z taką prawdziwą z serca intencją, bo ja przez to wszystko przeszłam. Ja tam byłam wszędzie gdzieś tam. I wejście potem w kolejne etapy uzdrawiania tego muru, który ta kobieta zbudowała wokół siebie, to nie jest tak, że to jest próżna osoba. To nie jest tak, że ta osoba zawsze o sobie tak myśli. Nie. To jest słuchajcie, tak jak ludzie sobie wyobrażają coś. Wy sobie, ludzie mogą sobie wyobrażać coś na wasz temat, ale to nie jest prawda o was. Słuchajcie, też doświadczyłam tego bardzo mocno w momencie śmierci mojego męża, słuchajcie, to było dla mnie takie, takie doświadczenie bogate w różne historie. I, i, I słuchajcie, gdy umiera jakaś bliska osoba, ja kiedyś pamiętam, jako taka młoda dziewczyna, przyszła do mnie koleżanka, której zginął brat i ona do mnie mówi, Karolina, kurczę, wiesz, minęło pół roku po śmierci mojego brata, ja bym chciała czasami wyjść gdzieś z ludźmi, pokazać się, ale ja się tych ludzi boję. Oni mnie wszyscy oceniają i krytykują, oni myślą, że ja powinnam cały czas leżeć i tylko płakać. I teraz słuchajcie, ktoś, kto nie doświadczył tego, to w ogóle nie ma szans, żeby zrozumieć tę kobietę. Gdy ja już tego doświadczyłam, i mogę Wam tylko powiedzieć, że nie wszystko musicie przeżyć, żeby zrozumieć. Ale w momencie, kiedy doświadczasz tak trudnej traumy, ja nie mówię, że wszyscy, bo każdy z nas będzie to robił inaczej, ale też każdy z nas będzie to robił inaczej i przeżywał tą sytuację inaczej poprzez to, jakie ma zakodowane w głowie myśli. Nie do końca poprzez to, że on tak to czuje. Dlaczego? Dlatego słuchajcie, że w momencie, kiedy ta osoba bliska umiera, ty przeżywasz po prostu dramat. Te wszystkie etapy, które przechodzisz, one są tak, jakby do usystematyzowania można w jakiś sposób się w nich odnaleźć, ale emocje, które w nich czujesz, to są rzeczy, które nadal nie pozwalasz sobie czuć. Dlaczego? Bo co powiedzą inni? I teraz w momencie, kiedy ty robisz to, co chcesz robić, czyli powiedzmy, żałoba jest przez rok, i teraz nagle masz mówić, że ty. Przez rok czasu masz leżeć płackiem, masz płakać, masz się nie wiem, umartwiać, w ogóle się nie uśmiechnąć, w ogóle nie pokazać innym ludziom, że ty masz dzisiaj dobry dzień, bo przecież nie, nie możesz, bo ty musisz się po prostu wymazać rok swojego życia w cierpieniu, nieść swój krzyż. Nie, to tak nie jest. I pozwolenie sobie na przeżywanie emocji w swój własny sposób. To jest uszanowanie siebie. I nie oczekujmy, że inni ludzie z zewnątrz to zrozumieją. Dlatego nie mogłam też oczekiwać, że będą ludzie, którzy. Na przykład z mojego bliskiego otoczenia, którzy zrozumieją to, co ja chcę przekazać w tej książce, ale nie mogłam też nie zrobić tego dla kobiet i dla ludzi, którzy właśnie tam są, gdzieś na dnie tej swojej, tego swojego smutku i... E, i potrzebują tak, jakby trochę takiego inspiracji, takiej wiary, takiego wytłumaczenia im, że stamtąd można wyjść. A potem pięknie tą drogę dalej kontynuować. Kontynuować ją po swojemu, uleczać siebie po swojemu i rozumieć, że ludzie, którzy nas otaczają, wszyscy, którzy są naokoło nas, niosą nam informacje, czego my jeszcze w sobie nie widzimy. W jakiej części ja jeszcze siebie nie kocham, w jakiej części ja jeszcze nie uzdrowiłam swojego żalu, lęku, smutku i rozczarowania, e, jaki w sobie noszę? Tak, chcia, to chciałam Wam powiedzieć, to chciałam, żeby wybrzmiało, to chciałam, żebyście dali sobie prawo do swoich procesów, ale jeżeli w Waszym życiu. Niech informacją będzie to, co się dzieje w Waszym życiu. Jeżeli w Waszym życiu nie gra coś w związku i odczuwacie rozczarowanie, złość, ból, to to jest dla Was informacja. Gdzieś jest sytuacja, której em, tak bardzo boicie się zaangażować, kochać. Em, czy nie czujecie, że zasługujecie na to, żeby być kochanym? Że to trzeba uzdrowić, temu dziecku małemu, które tak się wtedy czuło, albo które rozumiało wszystkich wokół, a nie siebie, trzeba dać miłość. I to do tego jesteś powołana ty, czy powołany ty do tego, żeby dać temu swojemu wewnętrznemu dziecku miłość, szacunek, zrozumienie, a potem powiedzieć światu, który cię otacza wokół, że na coś się godzisz, a na coś się nie godzisz, ale powiedzieć to, jak ty się czujesz. Ja się czuję, nie wiem, rozżalona. Ja się boję zaangażować, bo przeżyłam to, to i to. Zrozumie, ja się boję. Pozwól mi na ten proces zaufania tobie, bo ja wtedy zaczynam ufać sobie, zaczynam na tyle kochać siebie, żeby wiedzieć, że cokolwiek się nie wydarzy na zewnątrz, to to jest dla mnie. To jest informacja dla mnie i cokolwiek się nie wydarzy na zewnątrz, to ja mam siebie i ja sobie poradzę. Ale to nie znaczy, że muszę burzyć wszystko naokoło, albo stawiać mur naokoło, który mnie odgrodzi od tych wszystkich ludzi, żeby mnie nie bolało. Uzdrowienie siebie to jest otwarcie swojego serca i wiesz, że to może boleć, i wiesz, że ty sobie z tym poradzisz, że ty to przeżyjesz, że ty to uniesiesz. I z tym chciałabym was zostawić, tak naprawdę z takim em, przesłaniem, że uzdrowienie polega na tym, że ty wiesz, że możesz zostać wielokrotnie zraniona, że ktoś cię może odrzucić, zostawić, zdradzić, okraść, ale to nie znaczy, że zamykasz serce na drugie osoby i zaczynasz walczyć, albo zaczynasz się też do końca zabezpieczać, tylko to jest. Tak, może tak być, ale cokolwiek się nie wydarzy, to ja sobie poradzę. Ale to nie jest ja sobie poradzę, tylko ja sobie poradzę, bo ja kocham siebie. Ja ufam sobie, ja wierzę w siebie. Ja w wiem, przepraszam, jaka jestem, ja wiem, co mogę. Z tym was zostawiam. Z tą taką delikatnością, którą można wypracować w sobie, ale najpierw do siebie. I my, dorośli, mamy taką odpowiedzialność, żeby się sobą zająć, nie całym światem, co też musiałam na tym etapie przepracowywać, że ja byłam dla wszystkich pomocą, wsparciem, inspiracją, ale gdzie byłam w tym wszystkim ja? Chciałam pomagać innym, żeby odwrócić uwagę od tego, co mnie boli, od tego, co ja, co mnie osobiście dotyka. I myślę sobie, że dopiero teraz faktycznie jestem gotowa. Mm, Pomagać często? Nie pomagając. Wspierać? Nie wspierając, bo ja już wiem, co robię. Czasami jest tak, że ja kogoś wspieram, nie mówię do niego nic, a ja w niego wierzę. No, robię tak na przykład do dzieci, czy do partnera czasami. Wierzę, że on sobie poradzi, ale żeby mogła to robić, ja musiałam siebie najpierw uzdrowić, uwierzyć w siebie, ukochać siebie. Całuję Was bardzo serdecznie. Oczywiście wyszedł film prawie 40-minutowy, ale całuję Was bardzo i pozdrawiam.